tym roku mija 20 lat, jak na rynku światowym pojawiła się pierwsza hybryda. Była to Toyota Prius. Bardzo przez te 20 lat zmieniła się konstrukcja tych modeli? Idea jest taka sama. Tam się nic nie zmieniło. Silnik elektryczny, silnik benzynowy, pomiędzy nimi sterownik, z tyłu akumulator, napędzane koła przednie lub obie osie, w zależności od wersji patentowej. I system pracuje wspólnie. Jedziemy częściowo na prądzie, częściowo na benzynie, albo używamy obu tych źródeł napędu, jeżeli chcemy bardzo szybko jechać. Sam pomysł się nie zmienił. Zmieniła się technologia, weszła mocno miniaturyzacja, pojawiły się rozwiązania na miarę XXI wieku. Te samochody w tej chwili są ultraoszczędne. Tymi samochodami, hybrydami Toyoty jeździ się tak samo jak innymi autami z konwencjonalnymi napędami. Natomiast sztuką jest to, że są one bardzo cichie, komfortowe, nie zajmują miejsca jako system w środku samochodu, czyli mamy normalny przedział bagażowy, normalny przedział osobowy, normalnie składaną, dzieloną asymetrycznie tylną kanapę, więc ta miniaturyzacja pomogła nam wszczepić system hybrydowy do obecnie produkowanych samochodów, jak gdyby uczynić go niewidocznym. To, co widzimy, to cisza, komfort, automatyczna skrzynia, dynamika, no i oszczędność paliwa. Pojawiły się także wersje plug-in. Na czym to polega? Plug-in to jest dwa w jednym. Samochód hybrydowy, jeżeli chcemy jechać w trasę, i samochód elektryczny, jeżeli chcemy wykorzystywać ten samochód tu w przestrzeni miejskiej, w obszarze miejskim. Do 50 km możemy poruszać się tym autem, wykorzystując tylko silnik elektryczny i energię skumulowaną w baterii podczas 2-3-godzinnego ładowania, w zależności od typu gniazdka i zasilania. Natomiast jeżeli chcemy wyjechać tym autem nagle poza miasto, no to jeżeli mamy zwykłe auto elektryczne z małym zasięgiem, z długim czasem ładowania, zaczynamy się drapać po głowie i kombinować, skąd wziąć drugi samochód, żeby szybko dojechać. Przy pluginie nic nie musimy robić. Mamy zatankowany bak, przechodzimy z sekcji typowo plug-in, stricte elektrycznej, na sekcję hybrydową. Auto się przełączy automatycznie, bo nie musimy nawet mu za bardzo narzucać takich funkcji. I wyjeżdżamy tym autem na trasę i mamy zasięg rzędu 700-800 km w systemie hybrydowym ze zwykłym paliwem w baku. Nadal oszczędnie, nadal ekonomicznie, nadal ekologicznie, ale nie mamy problemów z czasem ładowania i zasięgiem.